Dziś Wielka Sobota, przedostatni dzień Wielkiego Tygodnia, poprzedzający święto Zmartwychwstania. W Kościele rzymskokatolickim to czas wyciszenia i oczekiwania na przyjście Chrystusa. Tego dnia katolicy adorują Najświętszy Sakrament w przygotowanych do tego grobach pańskich. W świątyniach kapłani błogosławią pokarm na stół wielkanocny. Zgodnie z tradycją wierni przynoszą do świątyni koszyczki z chlebem, solą, jajkami, wędlinami i ciastem. Każdy z tych produktów symbolizuje ważne życiowe wartości. O tradycji mówi ksiądz Lech Łuba z parafii pod wezwaniem świętego Kazimierza Królewicza w Suwałkach. W tym koszyczku znajduje się różne rzeczy i oczywiście te rzeczy to nie są jakieś przypadkowe takie, że tak powiem, elementy. One mają różne przesłanie. Każdy z tych elementów w koszyczku ma swoją treść, ma swoją symbolikę i tą symbolikę wypracowano przez długie dziesiątki, nawet przez wieki, prawda? Na przykład jajko jako znak nowego życia, chleb, ten właśnie symbol Chrystusa, Chrystus chleb przemienia podczas mszy świętej w swoje ciało. Niech ta dzisiejsza sobota, Wielka Sobota, cisza tak zwana grobowa, a jednocześnie dzień, w którym pościmy w sposób tradycyjny, więc tak jak każdy piątek, niech będzie takim przygotowaniem do Wielkanocy, do zwycięskich świąt Zmartwychwstania naszego Pana Jezusa Chrystusa. Niech to będzie też okazja do modlitwy, do spojrzenia na grób, przychodząc z koszyczkiem, koszyczek postawmy na stole, czekajmy na poświęcenie, a my pochylmy się nad grobem, nad faktem pustego grobu, pochylmy się nad Chrystusem, a też jest konfesjonał. Też może ktoś nie zdążył się wyspowiadać, albo ktoś może odkładał. Nigdy nie ma za późno. Tak jak na miłość nigdy nie jest za późno, tak samo na poprawę nigdy nie jest za późno. Dopóki człowiek żyje, ma wciąż szansę. I szansę trzeba wykorzystywać.